BNT wspiął się bez zabezpieczeń na wieżę Eiffla. Marcin Banot, czyli BNT, publikuje na swoim kanale filmy ze wspinaczek na różne obiekty. Słynie z robienia tego bez żadnych zabezpieczeń i zawsze z tego powodu robi się wokoło niego dużo szumu. Jego najpopularniejszym filmem, z którego zasłynął, jest wspinaczka na hotel Marriott, czyli najbardziej prestiżowy hotel w Warszawie. Marcin wspinał się również na takie budowle jak wieżowiec Polsatu, paryski Montparnasse czy wrocławską Iglicę. Tym razem jednak dał widzom chyba pierwszy raz tak ogromny dreszcz emocji. 17 października opublikował film ze wspinaczki na jeden z najbardziej znanych obiektów architektury na świecie, czyli wieża Eiffla w Paryżu, która liczy sobie 324 metry wysokości. We wspinaczce towarzyszył mu Leo Urban. Wieża Eiffla z pewnością nie było łatwym wyzwaniem, ze względu na to, jak dobrze jest strzeżona. Wyruszyli na nią bardzo wczesnym rankiem, gdy było jeszcze ciemno, a wspinaczkę zakończyli, kiedy było już jasne. Film bardzo mocno trzyma w napięciu. Zachęcamy do obejrzenia. A na jego drugim kanale znajdziecie wideo z przygotowań do całej akcji. Pamiętaj o sobie, aby nie przegapić codziennych newsów i ciekawostek. Pozdro i do usłyszenia.